Dobry, dziewczyny kochane. Jeszcze raz się witam, bo ładuje się, ładuje. Chyba już jest. No nie wyobrażałam sobie do Was nie przyjść, bo niestety nam troszeczkę umknęły ostatnie terminy. No ale jak wiecie, właśnie jestem trochę kontuzjowana, w związku z czym też nie wiem, jak długo damy radę dzisiaj porozmawiać. Niemniej temat tożsamości, który wypadł nam na literkę T naszego alfabetu odporności psychicznej, jest tak rozległym tematem i jest na dodatek takim moim konikiem, że tak powiem, bo ja się naprawdę no, bardzo, bardzo pasjonuję zagadnieniem rozwijania tożsamości w dorosłym życiu u człowieka, no a wiadomo, szczególnie u kobiet. Jest tak rozległym tematem, że po prostu stwierdziłam, że możemy sobie znów go robić po troszeczku, we fragmentach, tak jak już niejedną literkę robiłyśmy w kilku częściach. Więc stwierdziłam, że na ile dzisiaj mi kondycja pozwoli, to przynajmniej się przywitam, pokażę, opowiem Wam, jak widzę temat tożsamości, co się składa w ogóle na ten konstrukt, jak może nam się przydawać. W ogóle przyglądanie temu zagadnieniu od strony rozwijania odporności psychicznej, jakie elementy tutaj mamy do rozwijania i zobaczymy po prostu, jak nam to pójdzie. Dzisiaj chciałam przede wszystkim Wam powiedzieć o tym, jak ważne jest uświadomienie sobie, kim tak naprawdę jesteśmy, właśnie w aspekcie umiejętnego zdefiniowania swojej tożsamości. I nie mówię tutaj, od razu chcę zaznaczyć, o takiej tożsamości związanej stricte z rolami życiowymi, bo my bardzo często, jak zastanawiamy się nad tym, kim jestem, to od razu patrzymy na siebie z definicji ról, że jestem mamą, żoną, siostrą, córką, pracowniczką albo wykonującą, osobą wykonującą taki czy inny zawód, bo społecznie nas się ubiera właśnie w tego rodzaju tożsamości. My się bardzo łatwo z nimi utożsamiamy właśnie, identyfikujemy i to też bardzo mocno później wpływa na jakieś takie przekonania odnośnie tego, co powinniśmy jako takie, a nie inne osoby wypełniające takie, a nie inne role robić, jak się zachowywać, więc to społecznie spełnia swoją funkcję. Jednakże patrząc głębiej, patrząc z perspektywy bycia generalnie osobą odporną psychicznie, nie mówimy o tym, że ja jestem na przykład tak mocno utożsamiona z rolą mamy, a z rolą pracownika w jakiejś roli już nie, bo zauważcie, to by wtedy wskazywało, że bylibyśmy bardziej odporni psychicznie w jakiejś roli, a w innej mniej. Odporność psychiczna kładzie się raczej na wszystkie płaszczyzny, jeżeli w danym momencie jest rozwinięta lub osłabiona, więc musimy automatycznie zacząć myśleć z punktu widzenia tożsamości na głębszym poziomie. Osoba odporna psychicznie wie, kim jest poniżej tych wszystkich ról, tam głębiej, kim ona jest właściwie niezależnie od tego, czy w ogóle ma w danym momencie pracę, czy jej nie ma, czy jest w szczęśliwym związku, czy może właśnie związek jej się skończył. Więc zaznaczam, że tutaj rozmawiając o tożsamości, przede wszystkim chcę Wam pomóc dotrzeć do takiego właśnie rdzenia tożsamości, o którym jest w punkcie trzecim, czyli do takiej świadomości, kim jestem ja stale, niezmiennie, niezależnie od ról, jakie pełnię, gdzie wiadomo, że no te role fajnie, żeby szły w parze z tym, kim ja jestem w środku, żeby tak jakby pozwalały się temu dopełniać, wyrażać. Niemniej najpierw musimy do tego sedna dojść. I właśnie jeżeli jesteśmy bardzo mocno uwikłani w jakieś role, w jakieś takie powinności odnośnie tego, kim powinnam być, jak się powinnam zachowywać, jakie oczekiwania spełniać, to czasem to nam bardzo utrudnia skontaktowanie się z tym, kim my jesteśmy głębiej, zwłaszcza jeżeli nigdy się z tym tak porządnie nie spotkaliśmy. Czasem może dochodzić do dosyć takich gwałtownych, nieprzyjemnych konfrontacji, gdy skontaktowawszy się z tą prawdziwą tożsamością albo właściwie jakimś jej zalążkiem, bo ona nie zawsze okazuje się, że jest rozwinięta w pełni, to czasem się okazuje, że gdy się z tym skontaktujemy, dociera do nas, że masa ról, w które weszliśmy, nie jest tak naprawdę tak, no, nie współgra z tą tożsamością i wtedy dochodzi do czasem bardzo nieprzyjemnego rozdźwięku, ale niezbędnego,
by ewentualnie coś zmienić w życiu i zbliżyć się do tej swojej prawdziwej tożsamości i jej pozwolić się rozwinąć i dojrzeć. To jest bardzo częste w pracy terapeutycznej, w pracy coachingowej, że właśnie osoby, które przez wiele lat tak czują, że niby mają wszystko, niby mają sukces, niby właśnie mają dobry zawód, dobre relacje, dobry status życiowy, to gdzieś mówią właśnie, że nie czują się wcale spełnione, że mają wrażenie, że nie potrafią tego docenić, że wiedzą, że powinno ich to cieszyć, ale ich to nie cieszy. I często problemem właśnie jest to, że nie cieszy ich to, bo to nie jest coś, co jest dla nich, w sensie, że one tak naprawdę do poczucia szczęścia potrzebowałyby czegoś innego, często właśnie innego zawodu, nie zawsze innego partnera, bo akurat partnerów dobieramy często na takim głębszym poziomie, gdzieś w emocjach, więc często idziemy w kierunku tego, czego potrzebujemy, no chyba, że trafiliśmy już w taki właśnie uwikłany związek, który był konsekwencją jakichś bardzo mocnych presji i oczekiwań ze strony środowiska, jakiego to powinno się mieć męża, będąc kimś tam z zawodu. Ale najczęściej jest to kwestia właśnie spełnienia zawodowego, spełnienia w kwestii tego, gdzie żyjemy, czy w mieście, czy w mniejszej miejscowości, czy w Polsce, czy za granicą, jaki styl życia prowadzimy. To często, takie, jeżeli mamy takie uczucie, że takie prawdziwe nasze życie to jest płynie gdzieś obok, a my jesteśmy w zupełnie innym nurcie, to właśnie często dlatego, że nasza prawdziwa tożsamość nie wyraża się i nie realizuje w tym życiu, w którym się znaleźliśmy, w takich okolicznościach i warunkach. A to, jak ważne jest, żeby naprawdę ta tożsamość mogła się wyrażać, to już słyszymy w piosence, którą wszyscy znamy, tak? Chciałbym być sobą wreszcie, chciałbym być sobą jeszcze. Nie jest to z mojej strony żadna taka prowokacja do dyskusji politycznych, bo oczywiście wiem, w jakich czasach ta piosenka powstała i czego dotyczyła, ale na głębszym znów poziomie ona dotyczyła tego, jak ważne dla każdego człowieka jest posiadanie prawa do wolności wyrażania siebie takim, jakim jest. I słuchajcie, każdy z nas ma to prawo, ale naprawdę rzadko je egzekwujemy, boimy się je egzekwować, bo boimy się reakcji rodziców, opiekunów, często w ogóle ludzi z przeszłości, bo jesteśmy właśnie uwikłani w różne takie powinno się. Ale prawda jest taka, że żeby naprawdę zrealizować swój życiowy potencjał i to, po co przyszliśmy na świat i w czym najlepiej nam będzie funkcjonować i dawać różne wartościowe rzeczy światu innym, to żeby to wszystko mogło się zadziać, my powinniśmy z tego prawa skorzystać. Każdy człowiek jest w pełni wartościową jednostką i ma pełne prawo do wolnego wyrażania siebie takim, jakim jest, takim, jakim właściwie powinien się stać, jeżeli da sobie prawo do stania się właśnie, do rozwinięcia tego potencjału, który w nim z momentem przyjścia na świat też zakiełkował ten potencjał. Więc mam takie no właśnie pytanie do Was, gdzie nie będę widziała na razie odpowiedzi. Czy czujecie, że jesteście w pełni sobą w Waszej codzienności? Czy może są obszary, w których czujecie, że jesteście sobą bardziej lub mniej? Bo to już może być wskazówką, w jakich okolicznościach, w jakim środowisku, przy jakich osobach może jest Wam łatwiej się rozwijać i wyrażać. Bo naprawdę same być może, jeżeli właśnie zaczniecie widzieć, że w jakichś momentach czuje się sobą bardziej, będziecie mogły dotrzeć do tych momentów, które są niezwykle motywujące w aspekcie tego, że faktycznie warto dążyć do tego, żeby być sobą. Bo uwierzcie mi, moment, w którym poczujemy, że o matko, tak, to jestem ja, to jestem prawdziwa ja, i tak, w tym momencie czuję się absolutnie sobą, że to jestem ja i tak, to jest ta ścieżka, w której ja czuję, że będę sobą i będę mogła siebie wyrażać. To jest moment nie do opisania. I mam nadzieję, że miałyście w życiu takie momenty, a jeśli nie, to naprawdę ja właściwie mam wrażenie, że głównie w tym wspieram, zwłaszcza wysoko wrażliwe kobiety, by mogły tych momentów doświadczyć. Bo jak raz się już człowiek tak poczuje w pełni sobą i zobaczy,
jak to jest, no to już wtedy ma naprawdę ogromny zapas motywacji, by już do tego dążyć, by to mogło dziać się częściej, by móc się jako ta osoba rozwijać, by uwierzyć w siebie, by... To są momenty, kiedy czujemy, że wzmacnia się nasze poczucie własnej wartości, bo czujemy wartość siebie jako osoby. Czujemy, że tak, jestem sobą i mam prawo być taką osobą i czuję się tak namacalnie, tak wręcz fizycznie. To są takie momenty, gdzie czujemy wręcz, że jesteśmy prawdziwsi, że nie jesteśmy po prostu jakąś taką zjawą, która tak przelatuje przez życie, ale w ogóle w nim nie osiada i nie przeżywa go w pełni. Zaczynamy nagle czuć się tak cieleśnie w ogóle w tej rzeczywistości, w tych momentach takiego kontaktowania się ze sobą i ze swoją tożsamością. To tak tytułem wstępu, który mam nadzieję zachęci Was do przyjrzenia się zagadnieniu, do wysłuchania tego, co mam Wam do powiedzenia, choć mam świadomość, że mówię trochę wolniej, trochę może chaotyczniej, bo samopoczucie tak nie do końca mnie wspiera fizyczne, bo psychicznie w sumie jest całkiem okej. Ale tak jak mówię, to jest zagadnienie skomplikowane, złożone, trudne, a ja mierzę się z nie lada wyzwaniem przedstawienia Wam w jak najbardziej takim jak najbardziej skondensowanym takim fragmencie czegoś, co jest naprawdę kobyłą, że tak powiem. Niemniej jestem oczywiście otwarta na to, żeby to na kilka części podzielić. No i chciałam Was teraz zaprosić do takiego ćwiczenia, byście mogły zbadać, jak Wy definiujecie swoją tożsamość, bo każdy definiuje ją inaczej, bo potrzebujemy się zastanowić, prawda, patrząc na spis treści, na ten punkt pierwszy i drugi, potrzebujemy się zastanowić, czy nasza tożsamość jest czymś stałym, czy zmiennym, potrzebujemy się zastanowić, to ja Wam dopowiem oczywiście w tym punkcie pierwszym, czym się różni tożsamość od osobowości, od temperamentu, bo to są inne konstrukty w psychologii. Potrzebujemy też w ogóle zacząć rozumieć, z czego się składamy na poziomie tożsamości, by łatwiej było nam właśnie wyłapywać momenty, gdy część z tych elementów składających się na tożsamość może właśnie jest bliższa naszej prawdziwej tożsamości, a część nas oddala, bo wtedy będziemy wiedziały, nad czym pracować, bo rzadko kiedy jest tak, że jesteśmy zupełnie odcięci. Ale trzeba zacząć być uważnym na to, które elementy są takie bardziej rozwinięte, a które są totalnie zaniedbane. Więc zapraszam Was do takiego ćwiczenia, w którym specjalnie nie będę po kolei wymieniała różnych elementów. One będą raz bliższe, raz dalsze. Ale chciałabym, żeby każda z Was się zaczęła zastanawiać, jak się czuje, wyobrażając sobie, że... No właśnie. Zamknijcie oczy i pomyślcie, jakby na Wasze poczucie siebie wpłynęło to, że tracicie nagle, tak sobie w ogóle wyobraźcie, że albo w sekundzie, albo o poranku, gdy się budzicie, nagle tracicie wszystkie wspomnienia. Czyli budzicie się i w ogóle nic nie pamiętacie. I to jest taka pierwsza sytuacja. Czy utrata wspomnień sprawi, że przestaniecie być sobą, że przestaniecie czuć się sobą? A jeśli ewentualnie fragmentarycznie, to w jakim fragmencie czujecie, że wow, bez wspomnień, jak to nic nie pamiętam, w sensie nie wiem, kim jest ten mężczyzna, co wchodzi teraz do sypialni, albo kim są te małe dzieci, które przybiegają. Jak czujecie, jak dużą część z Was ewentualnie to wyrywa? Czy dalej jesteście sobą? A jeśli nie, to kim jesteście? I oczywiście ja zawsze zachęcam, żeby te live'y sobie odsłuchiwać, pauzować i sobie naprawdę pogłębiać te pytania. Także ja oczywiście teraz jadę dalej, ale mam nadzieję, że sobie zrobicie te ćwiczenia. Kolejną taką rzeczą jest, że wyobrażacie sobie, że nagle tracicie jakąś część ciała, na przykład w wypadku. Tracicie rękę, tracicie, nie wiem, nogę, albo w ogóle stajecie się sparaliżowane na przykład. Czyli tracicie elementy fizyczne. Jak to wpływa na Waszą tożsamość? Czy nagle czujecie, że
ale nie mówię o głowie, tak? W sensie, że umysłowo nic na razie nie tracicie. Mówię o ciele fizycznym. Czy tu czujecie, że tracicie siebie? Że nie przestajecie być sobą? Że to już nie jest ta sama tożsamość? Tak? Nie? Częściowo? A jeśli częściowo, to jaki fragment czujecie, że wam to waszej tożsamości odbiera? Wasza sprawność fizyczna. Inną utratą, którą chcę, żebyście sobie wyobraziły, jest już utrata na poziomie świadomym, czyli nawet nie pamięć, ale na przykład, tracicie waszą wysoką wrażliwość, jeśli jesteście wysoko wrażliwe, albo tracicie depresyjność, jeżeli jesteście depresyjne, czyli już mówię o jakichś elementach takich psychologicznych charakterystyk, albo tracicie ogromny optymizm, jeżeli zawsze byłyście optymistyczne, albo jakąś impulsywność, albo szybkość myślenia, jeżeli bardzo szybko, impulsywnie podejmowałyście decyzje, albo odwrotnie, tracicie głębię przetwarzania, którą na pewno macie, jeżeli jesteście wysoko wrażliwe i jeżeli do tej pory zawsze wszystko tak głęboko przemyśliwałyście i przez to podejmowałyście rzadko decyzje, to sobie wyobraźcie, że nagle tego nie macie, że przyjmujecie wiadomość, szachmat, po prostu od razu decydujecie, nie zastanawiając się, nie zgłębiając. Czyli tracicie swoje sposoby myślenia, swoje sposoby percepcji, swoje sposoby interpretacji. Jak to czujecie, że wpływa? Czy jeżeli tu jakieś duże zmiany nastąpią, to czujecie dalej, że jesteście sobą, że to dalej jesteście wy? I znów tak, nie, częściowo, a jeżeli częściowo, to w jakiej części? W sensie, jak bardzo bez tego, co się dzieje w głowie, czujecie, że przestaniecie być sobą. To jest ciekawe, bo tutaj mnóstwo osób mówi, no nie, jak przestanę myśleć tak, jak myślę, albo jeżeli przestanę przeżywać swoje myśli, czyli zlewać się z nimi, fuzja, pamiętacie literkę F, to ja już zupełnie nie będę sobą. Ale przejdźmy do innej utraty. Bo tak macie prawo sobie teraz pomyśleć, ale przejdźmy do innej utraty. Wyobraźcie sobie, że znów nagle, czy to rano po przebudzeniu, czy po jakimś po prostu, nie wiem, uderzeniu, tracicie swoje wartości. Czyli tu, na poziomie serca, tak, na poziomie emocjonalnym, w kontakcie z różnymi rzeczami nie reagujecie tak jak do tej pory. W sensie obojętne jest wam, jeżeli ktoś zwraca uwagę na rzeczy dla was do tej pory strasznie ważne. Czyli przestajecie się przejmować krytyką, którą się do tej pory przejmowałyście, bo zazwyczaj przejmujemy się krytyką w obszarach dla nas ważnych. Nagle się przestajecie myślić, a w nosie mam, jaką jestem mamą, jeżeli to było dla was ważne. Jeżeli dla was ważne było na przykład bycie opiekuńczym, troskliwym, bo to są wartości, to nagle wyobraźcie sobie, że przestajecie się troszczyć. W ogóle macie to w nosie, uważacie, że to nie jest ważne, żeby się troszczyć o innych. Na tym poziomie wyobraźcie sobie, że kompletnie tracicie wasze wartości, albo macie zupełnie inne, albo w ogóle nie macie kontaktu z wartościami. Nie jest dla was ważne, jakiej jakości pracy wykonujecie, nie jest dla was ważne, czy się interesujecie, nie wiem, sztuką, środowiskiem, nie jest dla was ważne, czy jesteście odważni, czy nie. Wiadomo, wartości jest mnóstwo, więc ważne, żeby wymieniać swoje. No ja na przykład jak pomyślę o ciekawości, otwartości, która jest moją wartością, no to musiałabym sobie tu wyobrazić, że nagle przestaję być ciekawa w ogóle drugiego człowieka, tego, co się w nim dzieje, tego, jak to jest w ogóle, że ta osoba tak się uwikłała i cierpi, i jak to możemy Nie, ja już nie jestem w ogóle tego ciekawa. Mam sesję, słucham i myślę sobie... No i jak to wpływa bez tego? Czy ja jestem dalej sobą? Czy ja czuję się sobą? Także ciekawe ćwiczenie, prawda? Oczywiście nie widzę waszych komentarzy, mam nadzieję, że jest dla was ciekawe. Jeszcze sobie możemy sobie dużo strat wyobrażać, ale wyobraźmy sobie jeszcze takie coś, że budzicie się w ogóle w innym kraju, w innej kulturze. Nawet z tymi samymi ludźmi, choć powiedzmy, że się już odcinacie trochę od przekazu międzypokoleniowego, i na co dzień w tej chwili wiecie, że w ogóle inna kultura, inne tempo, inne kolory, inne zapachy, inne zwyczaje, obyczaje, inne normy. Jak tam
czujecie siebie? Czy taka zmiana wpływa na to, kim jestem, kim nie jestem? Czy ja jestem dalej sobą? Także mam nadzieję, że poczułyście to ćwiczenie, że sobie posiedzicie nad nim dłużej, powypisujecie sobie i dzięki temu dojdziecie do własnej definicji, bo każdy z nas na innym poziomie czuje się najbardziej sobą. Też to jest związane z wartościami, bo jeżeli dla kogoś bardzo dużą wartością jest na przykład zdrowie, to znacznie bardziej poczuje utratę kontaktu ze sobą, jeżeli właśnie będzie tracić zdrowie. Ja na przykład, no wiem, że zdrowie jest ważne, ale to nie jest dla mnie największa wartość, szczerze mówiąc. Dla mnie najważniejszą na przykład w aspekcie zdrowia jest wartością zdrowie psychiczne, więc ja na przykład znacznie bardziej poczułabym utratę siebie, gdybym tu zaczęła mieć i w wartościach jakieś zmiany, niż tak jak teraz, no jestem kontuzjowana, ale ja szczerze mówiąc, jeżeli tylko uświadomiłam sobie, że okej, mogę dalej funkcjonować, mogę dalej pracować, to ja się właściwie tym nie przejmuję. Po prostu robię, co mam robić, żeby dojść do siebie. Wiem, że to okropnie zabrzmi, ale przeszło mi nawet przez myśl, że gdybym nawet miała stały uraz, to ja bym się z nim dość szybko pogodziła, szczerze mówiąc. Wiem, że to dziwne, no ale to wynika z moich wartości. Wartości się nie ocenia, nad wartościami się nie dyskutuje. Ja bym potwornie przeżyła, gdybym nie mogła z jakiegoś powodu pracować intelektualnie. Gdybym nie mogła tworzyć, myśleć, pisać, pracować z ludźmi, właśnie gdybym nie mogła być ciekawa. I to ćwiczenie właśnie wierzę, że pomoże Wam dojść do tego, co jest dla Was po pierwsze najważniejsze, a po drugie, co jest dla Was najistotniejsze, by móc czuć się sobą i wyrażać siebie w pełni. Czyli utrata czego czujecie, że totalnie już uniemożliwiłaby Wam albo w ogromnej mierze utrudniła bycie w pełni sobą, wyrażanie siebie. Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, bardzo, bo ja wiem, że to jest naprawdę niezwykłe ćwiczenie. Nie widzę ich teraz, jest to dla mnie bardzo frustrujące, to nie będę tego kryła, bo nie mam w ogóle pojęcia, czy mnie ktokolwiek usłyszy, czy to się nagra. Ale to jest tak ważne zagadnienie, że jak trzeba będzie, to ja ten live powtórzę i tak jak mówię, będziemy go kontynuowały. Niemniej jeszcze domykając to ćwiczenie, bo na dzisiaj przede wszystkim je chcę Wam dać, żeby tak w ogóle puścić ten temat tożsamości, żeby Was pobudzić do myślenia, do refleksji, do takiego pierwszego skontaktowania się z tym właśnie to, z czego ja się składam, tak? Z czego składa się ta prawdziwa Gosia, bo to właśnie chcę podsumować to ćwiczenie, bo zauważcie, ono pokazuje, że składamy się z bardzo wielu płaszczyzn, elementów, składamy się nie tylko z tego, co jest tu i teraz, ale właśnie też z naszej historii, naszych doświadczeń, z kultury, w której się wychowujemy, z różnych lekcji, przekonań, światopoglądów, stereotypów, opinii, oczekiwań, które też dostaliśmy z zewnątrz. I też wierzę, że któreś z tych elementów, z tego ćwiczenia pokazały Wam, że też prawdopodobnie to jest jednak zmienne, bo nawet jeżeli w pierwszej chwili byśmy na przykład poczuły, że tracimy siebie, gdy coś tracimy, to może być tak, że jak dłużej się nad tym zastanowimy, to stwierdzimy, ale to jest odzyskiwalne. Albo, że mogę zacząć coś budować na nowo, że będą takie elementy, które poczujecie, że jak to stracicie, to koniec, już nie staniecie się sobą, a są takie elementy, które podejrzewam, że w pierwszej chwili pomyślicie, matko, jak to, kim ja będę bez tego, ale nagle jak sobie z tym pobędziecie, stwierdzicie, ale jestem w stanie ja jako ja zacząć z tym funkcjonować i znów się do siebie zbliżać. Z niektórymi stratami właśnie jesteśmy w stanie się pogodzić, wracając do siebie. Niektóre elementy utracone nie wrócimy już do siebie, bo to już nie będziemy my. Na przykład taką cechą jest wysoka wrażliwość. To jest cecha układu nerwowego, ona jest w sumie na poziomie ciała. Jeżeli ją stracimy, to rzeczywiście to jest utrata poniekąd fizyczna, ale jest to cecha, która ten układ nerwowy wpływa też na nasz sposób myślenia, widzenia świata i bez niej nie będziemy już tak samo myśleć, nie będziemy już tak samo czuć. Więc tutaj jest to bardzo mocno już tak zakorzeniony element i właśnie bardzo często osoby wysoko wrażliwe, które nie miały kontaktu z tą cechą, w sensie jej nie rozwijały albo ją wręcz wypierały, mają bardzo duży problem w dorosłym życiu, w takim właśnie poczuciu, kim ja jestem. I dopiero gdy zaczynają rozumieć, że muszą przyjąć tą cechę
i ją w pewnym sensie tak zintegrować, dołączyć do obrazu siebie, zaczynają widzieć siebie w pełni, zaczynają otwierać sobie furtkę do takiego pełnego rozwinięcia swojej tożsamości. Też, no właśnie, zobaczycie dzięki temu ćwiczeniu, też możecie sobie w ogóle wyobrażać różne rzeczy, które na przestrzeni życia uważacie, że wpływają na rozwój człowieka i sobie wyobrażać, jakby to było, gdybym to zupełnie straciła, albo wręcz sobie uświadamiać, że czegoś w ogóle nigdy nie dostałyście, bądź nie przeżyłyście. I tak jest na przykład właśnie w przypadku punktu czwartego. Mówię o buncie. Bunt jest niezbędnym elementem kształtowania się tożsamości, gdy patrzymy na różne teorie psychologii zwłaszcza rozwoju człowieka, ponieważ potrzebujemy w pewnym momencie zakwestionować wszystko, co dostaliśmy tak odgórnie ze świata zewnętrznego. Potrzebujemy to zakwestionować z poziomu właśnie nas, takiej nowej istoty, która wchodzi w dorosłe życie, zaczyna czuć, że jest naprawdę odrębna, że jest wyjątkowa na swój sposób. To nie jest wyjątkowości, tu nie rozumiemy jako, że lepsza, tylko po prostu inna, bo każdy z nas jest inny. Z jednej strony jako ludzie jesteśmy podobni, to są takie paradoksy psychologii, prawda, że jest psychologia w ogóle człowieka, gdzie ludzie są podobni, mają podobne mechanizmy, ale z drugiej strony jest psychologia różnic indywidualnych, bo każdy z nas jest indywidualnością i każdy z nas jest po prostu wyjątkowy. Więc istota ludzka, ta wyjątkowa, to indywiduum potrzebuje w pewnym momencie życia odciąć się, zazwyczaj na chwilę, ale jednak odciąć od wszystkiego, co jest z zewnątrz, zakwestionować to, by potem już z poziomu swojego własnego zdecydować, z czym się zgadzam, z czym nie, co jest też moje, a co nie. I często po takim buncie wchodzimy z powrotem w interakcję z naszym środowiskiem, jeżeli ono nie było dla nas krzywdzące, jeżeli ono tak naprawdę daje nam perspektywy do rozwoju, do wyrażania siebie i bunt mija i jesteśmy znów w świetnych relacjach. Czasem ten bunt wymaga od nas odcięcia się, bo nie zawsze wtedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy w środowisku, które nas wspiera i czasem zdrowym dla nas jest już nigdy do pewnych relacji, kontaktów nie wracać. Często właśnie ten bunt sprawia, że zaczynamy aktywnie szukać innych grup wsparcia i niestety, jeżeli właśnie nie znajdziemy więzi porozumienia z bliskimi albo dobrego środowiska wśród bliskich, to będziemy szukać na zewnątrz. Czasem niestety to jest ryzykowne, że trafimy w niebezpieczne środowisko, które daje nam to, czego najbardziej potrzebujemy, czyli zauważcie, czego potrzebują najbardziej młodzi ludzie. Za czym, że tak powiem, lgną do grup rówieśniczych? Za bezwarunkową akceptacją. Więc często właśnie, jeżeli tego nie dostajemy w domu, to zaczynamy szukać tego na zewnątrz. No a niestety czasem dostajemy tylko tą akceptację od innych, nie wyczuwając, że ona i tak też jest warunkowa, typu tak, uwielbiamy Cię taką, jaką jesteś, ale musisz być taka jak my, czyli na przykład robić to, tamto, czy siamto, sięgać po jakieś używki, narkotyki. I młody człowiek głodny tej akceptacji niestety czasem wchodzi na niezdrową dla siebie drogę. Niemniej to znów pokazuje, jak strasznie ważne dla istoty ludzkiej jest czuć, że taka, jaka jest, ma prawo być. I jeśli my sami sobie tego nie damy, bo nie zawsze dostajemy to w środowisku domowym, jeżeli sami nie zaczniemy właśnie w pewnym sensie świadomie przeżywać tego buntu, żeby się dowiedzieć, kim ja jestem, jak ja widzę świat, z czym ja się zgadzam, a z czym nie, jak ja chcę, potrzebuję wyrażać siebie, by czuć, że to jest moja ścieżka, to bardzo łatwo jest się pogubić. I okres dojrzewania, w którym zazwyczaj występuje ten bunt, według badań związanych z odpornością psychiczną, to jest właśnie okres, kiedy zarówno kobietom, jak i mężczyznom spadają wskaźniki odporności psychicznej, obniża się odporność psychiczna, siada w pewnym sensie. To jest w pełni uzasadnione, no bo właśnie to jest taki moment, że przestajemy wierzyć w siebie, tracimy pewność siebie, tracimy poczucie kontroli nad naszym życiem, nad naszymi emocjami, boimy się już wyzwań, bo wszystko nas przytłacza. Zauważcie, wymieniam filary odporności psychicznej, więc to wszystko siada i to jest naturalne, ale po okresie dojrzewania dzieje się coś niefajnego, bo chłopcy odbijają,
sensie znów im się wzmacniają wskaźniki odporności psychicznej, a u kobiet, zwłaszcza w filarze pewność siebie, niestety bardzo często wskaźniki już nie rosną. I właśnie to od okresu dojrzewania zaczynają się pojawiać w tym filarze różnice w statystyce, jeżeli chodzi o wskaźniki odporności psychicznej między kobietami i mężczyznami. Dlatego zastanowić się można, jak wyglądał u nas okres dojrzewania, bo zauważcie, no niestety u dziewczynek bunt jest bardzo źle widziany, jest bardzo tłumiony, dziewczynka ma być grzeczna, uległa, posłuszna, a to jest moment, kiedy my mamy największe szanse faktycznie dokopania się do tego punkt trzeci rdzenia naszej tożsamości. Do takiego zobaczenia wreszcie swoimi takimi już dojrzalszymi oczami, bo dlatego bunt się nie dzieje. Znaczy są wiadomo bunty dwulatka, trzylatka i tak dalej, ale bunt tożsamościowy nie dzieje się na poziomie 10 lat, czy 6, 8, bo wtedy nie jest jeszcze rozwinięte myślenie takie formalne, moralne. To wszystko się rozwija później i dlatego ten bunt ma miejsce w wieku 12 lat, kiedy tak naprawdę człowiek jest już w stanie zacząć myśleć o świecie, myśleć o sobie, o życiu, o przyszłości, o relacjach i warto, żeby zaczął to robić poprzez siebie, poprzez swój potencjał, poprzez właśnie swoją osobowość, bo osobowość to już jest takie łączenie się temperamentu, czyli temperamentu, a więc takiej naszej energetyczności, że tak powiem, życiowej. Temperament jest na poziomie biologicznym, cecha wysokiej wrażliwości jest naokoło temperamentu. To, że właśnie albo jesteśmy bardziej rzutcy, albo jesteśmy bardziej spokojni, to jest niezmienialne, to jest na poziomie biologicznym i my potrzebujemy żyć w zgodzie z tym, bo tego nie zmienimy. Przekonania są czymś, co możemy zmienić, więc tu możemy zobaczyć, czy utraciwszy nasze przekonania typu powinno się to, muszę to, czy my, część osób powie, o kurczę, no to nie będę sobą, ale uwierzcie mi, że są takie osoby, które myślą, wow, jakbym przestała tak myśleć, to ja bym chyba wreszcie zaczęła tak naprawdę żyć po swojemu. Nie mając wbite do głowy, że to mogę, tego nie mogę, zapomniawszy jakimś cudem, tak jak w tym ćwiczeniu robimy, że matka musi być taka, albo że żona musi być taka, albo że ja w ogóle muszę w swoim życiu robić to, tamto, owamto. Szczerze mówiąc, zapomniawszy o tym, poczułabym się wolna i kto wie, czy nie zaczęłabym być bardziej sobą niż kiedykolwiek. Więc dzisiaj tyle, bo niestety muszę pomału, czuję, że kończyć. Dużo takiego zamieszania wprowadziłam, tak? Że mam nadzieję, zaczniecie się nad sobą zastanawiać, czy ja w ogóle jestem całe życie rzeczywiście taka sama, czy zmienna. Jeżeli coś się zmienia, to w jakich obszarach, a które są niezmienialne? I tu myślę, poczujecie właśnie to rozróżnienie między takimi elementami przekonań, świadomości, a na przykład niezmiennością, no, że zawsze emocjonalnie, czy tam właśnie na poziomie takim biologicznym, że zawsze się szybko męczycie, że zawsze was dźwięki przebodźcowują, no to są rzeczy, których się nie zmieni. Ale może na przykład zobaczycie, że zmieniał się wasz pogląd na różne rzeczy, światopogląd, że się czymś przejmowaliście, a teraz już nie. To daje nadzieję, że może nie warto się pewnym rzeczami przejmować, że to się zmienia, że nie powinno się... O, też może zobaczycie, jakie punkty odniesienia są bardziej stałe, a które bardziej zmienne i którymi w związku z tym lepiej się kierować, a którymi nie. I wartości na przykład, o ile w terapii akceptacji i zaangażowania zawsze mówimy, że wartości trzymamy się lekko, że wartości właściwie są wyborem, to też jest tak, że jakiś taki, że wartości, którymi się kieruje w ciągu życia dany człowiek, zazwyczaj krążą jednak wokół jego rdzenia, więc wartości też są raczej czymś takim stałym, i warto, żeby może to one się stawały waszym punktem odniesienia, by czuć, że żyjecie w zgodzie ze sobą, że pozwalacie swojej tożsamości się w pełni wyrażać. Jeżeli będziecie się zastanawiały na przykład, czy to jest w zgodzie z moimi wartościami, a niekoniecznie, czy to jest w zgodzie z tymi przekonaniami, które w tej chwili słyszę w swojej głowie, że powinnam to czy tamto, bo przekonania, jeśli sobie porządnie, głęboko to ćwiczenie zrobicie z dzisiaj, możecie zobaczyć, że są zmienne. Że są zmienne, że są często zewnętrzne, że niekoniecznie one świadczą o waszej tożsamości. Więc z tym was zostawiam. Naprawdę mam tak strasznie ogromną nadzieję, że zachowa się ten live i że przede wszystkim wasze komentarze zobaczę, bo bardzo bym też chciała, żebyście w tych komentarzach napisały mi, jak
teraz się czujecie z aspektem tożsamości, jak czujecie, co się składa na waszą tożsamość, czy czujecie, że ona, to jest dla mnie chyba takie i dla was myślę też bardzo ważne pytanie, czy czujecie, że jesteście w chwili obecnej w swoim życiu w takim momencie, że wyrażacie swoją tożsamość w pełni? Czy czujecie, że wasza tożsamość ma warunki do rozkwitnięcia, do wydania kwiatów, do zaowocowania? Możecie się też podzielić ze mną, jak to było z buntem u was. Czy czujecie, że faktycznie w wieku dojrzewania stałyście się sobą, zrzuciłyście jakieś różne łupiny, różne z zewnątrz rzeczy i jak ten feniks z popiołów poprzez bunt doszłyście do prawdziwych siebie, czy nie? Ja szczerze mówiąc nie. Ja dopiero tak około 27-8 lat przeżywałam po prostu już świadomie. Już świadomie też dzięki terapiom po prostu wtórnie tak jakby sobie przeżyłam taki bunt, bo był on niezbędny, bym pozwoliła swojej tożsamości się wyrazić. Więc jestem ciekawa, na jakim jesteście etapie, jak się czujecie z tematem tożsamości i na następnym spotkaniu po prostu będę chciała wam podrzucać różne fajne ćwiczenia pomagające do tego rdzenia się zbliżyć, oczyścić go, pomagające rozeznać się, co może mu pomóc właśnie w takim rozwinięciu się, w zapewnieniu jak najlepszych warunków, pomagając też z poradzeniem sobie z taką trochę żałobą, którą często w procesie rozwijania tożsamości przeżywamy, mianowicie żałobą za osobą, którą już nigdy nie będę, bo często jest tak, że widząc, że moja prawdziwa tożsamość jest tu, a ja żyję tu, no to chcąc stać się w pełni sobą, potrzebujemy pożegnać tą osobę, którą byłyśmy często przez wiele, wiele lat. A więc się do niej przywiązałyśmy, świadomie zakopałyśmy różne marzenia, różne aspiracje, żeby być konsekwentnym, więc teraz chcąc wrócić do marzeń, do aspiracji, no tą osobę trzeba pożegnać, więc w pełni uzasadnione będą uczucia smutku i nawet swojego rodzaju żałoby, bo już tą osobą, chcąc być sobą, to tą osobą już nie będziemy. To albo to, to jest wybór. I życie jest sztuką wyborów, ale uwierzcie mi, że jeżeli te wybory są świadome i w zgodzie z waszymi wartościami, to to są dobre wybory. Nawet jeżeli nie są łatwe w przejściu, że tak powiem, i w realizacji, ale są dobre, prowadzące w dobrym kierunku. Ściskam was bardzo mocno, kochane, i do zobaczenia. Pa, pa.